cały czas coś pluszcze. No biorą. Przecież to nerwicy można dostać. A ile drobnicy. O, widać jak ta drobnica wyskakuje. Patrz, co się dzieje. Było? Jest. Ładny szczupaczek. Tak jak mówiliśmy. Dasz radę? No. No to już taki wymiarowy. 60. No popatrz. A ja przed włączeniem kamery, a minutę temu włączyłem, mówię, no słuchaj, ja włączę kamerę i zaraz będzie szczupak, nie? Pokaż, na co wziął. Ożesz ty. Wsysnął głęboko. No i powiedz coś o tych łowiskach komercyjnych, słuchaj, bo nie jesteśmy na PZW, bo wiecie, ja nie opłaciłem PZW w tym roku, mówię, bojkot, trudno, nie chcą mnie, to ja też nie będę u nich. No. No jak widzisz, no zaprosiłem Ciebie tutaj na tą wodę, żebyśmy troszeczkę ryb połowili. No ja już też mam szczupaka. Może słuchaj, najpierw... Wypuścimy rybę. A... Tak, żeby się nie męczyła, a potem sobie pogadamy. Tak jest. Wracaj do wody, rośnij. Pięknie. My będziemy walczyć dalej. Pokażemy Wam za chwileczkę może następne ryby. Grunt, żeby się nie poddawać. Nie, jest zimno, jest fajnie. Jesteśmy pełni optymizmu. Jesteśmy dzisiaj na łowisku tak zwanym komercyjnym, czyli no nie trzeba mieć karty wędkarskiej PZW, nie trzeba mieć znaczków i tych wszystkich innych obostrzeń. Są ryby, jest sielankowo i po prostu coś się dzieje. Natomiast ci, którzy śledzą kanał Morska TV, wiedzą, że ja jestem, no byłem też sędzią PZW, no i nawet, no oczywiście miałem też wszystko opłaty, miałem też opłaty na rzeki, no i to dosyć drogo wychodzi. W końcu stwierdziłem, że i tak, skoro ja głównie na morzu łowię, no to bez sensu, nie? No a od czasu do czasu, jak chcę sobie złowić szczupaczka, czy taką rybę typowo słodkowodną, no to sobie po prostu jadę na komercję. I powiem szczerze, w skali roku mi się to bardziej opłaca, niż normalnie bym miał płacić na wodach PZW, bo na wodach PZW w mojej, uwaga, w mojej opinii tych ryb jest po prostu mniej. Wydaje mi się, że te wody PZW są po prostu no jakby mniej zadbane niż te wody komercyjne. Dobra, i teraz wchodzi Łukasz. I co ty, Łukasz, o tym myślisz? Jestem dokładnie tego samego zdania co przedmówca. Z tego względu, że każdemu z nas brakuje czasu na to, żeby poświęcić go troszeczkę na nasze hobby, które tak lubimy, a wszyscy wiemy, że no, opłaty nie są tanie. Tak na dobrą sprawę, jeżeli przekalkulujemy sobie kwotę, jaką musimy wydać na znaczki, a jaką musimy wydać na wyjazdy komercyjne, jest dużo niższa. Z tego względu, że na niektórych komercjach jest to stosunkowo tani sport. No. Że tak zażartuję, nie ma czasu tego twojego podbieraka rozłożyć. Nie, nie ma. Ale też z drugiej strony szkoda, bo takie ryby to się powinno podbierać właśnie. Szybciutko. No, nieco mniejszy, nie? No mniejszy, ale co nie zmienia faktu, że daje radość. Na wodach PZW jest za mało ryb. Jest to tak przetrzewiona woda, nie wiem co robi związek, ale komercyjne wody jednak bardziej mnie przekonały do tego, aby nie opłacać. No. Jestem pełnym zwolennikiem tego, że jak chcę pojechać, to wolę sobie zapłacić jednorazowo, dniowo, tygodniowo i wyjdzie mnie to zdecydowanie taniej, jak miałem utrzymywać związek, który po prostu no nic z tym nie robi. No ja miałem taki myk, że może bym faktycznie wziął, wykupił sobie tygodniówkę na PZW, ale słuchaj, ta tygodniówka to wychodziła mnie, teraz nie pamiętam, zobaczcie tutaj, macie cenę, bo to było na początku roku i byłem wręcz przerażony, bo dużo bardziej opłaca się wykupić na komercji. Dokładnie, no komercyjnie jest to stosunkowo tanio, no mówię, no kurczę, na niektórych wodach mamy no za dzień praktycznie 10 zł opłaty. No tygodniowe to są dużo niższe. No można by to było porównać nawet do wód morskich.
im mamy dłuższy okres, tym opłata jest niższa. Mhm. Kolejny do kolekcji. Tu będzie mały problem, bo na Inazumę Prozander ona jest dosyć sztywna, a on nie jest za duży. Ale chyba damy radę. Damy radę, zobaczcie, taki szczupaczek. No przepiękna sprawa. Zaraz będzie hajcik, nie? Czemu na Morskiej TV taki film typowo PZW? No powiem wam czemu. No bo większość z nas jednak mimo wszystko jest tym PZW, łowi na wodach PZW. No i powoli część z nas, tak jak Łukasz, przestawia się jednak z tych wód PZW na wody właśnie komercyjne, no i oczywiście wody morskie. No tak na przykład ja zrobiłem, Łukasz już też od paru lat. Dokładnie tak. No i nie żałujesz? Nie, nie żałuję, bo naprawdę no, z tego co przeliczę moje wyjazdy wszystkie na wody komercyjne i opłatę morską całoroczną, wychodzi mi to zdecydowanie taniej jak na przykład opłata PZW, z której tak w pełni nie jestem w stanie skorzystać. Po prostu z prostej przyczyny, no, brak czasu. Na komercję i na morze jadę wtedy, kiedy mam czas i licząc to tak już od dwóch, od trzech lat, no, wychodzi mi to zdecydowanie korzystniej. Dobra, słuchajcie, spytacie się, czemu PZW, czemu my tutaj gadamy o PZW? Słuchajcie, ten filmik niech jest takim pierwszym filmikiem, który otworzy taki cykl filmików, no o też o PZW u nas na kanale. Nie chcemy w tym momencie też, żeby była jasność, hejtować PZW. Fajnie by było, jakby zwolennicy też wód Polskiego Związku Wędkarskiego się zgłosili. Może zrobilibyśmy jakąś debatę. Na pewno będzie też debata z wędkarzami, którzy przeszli z PZW na przykład typowo tylko wody morskie, albo tak jak Łukasz, tutaj na te wody takie prywatne, komercyjne, na pewno, tacy się znajdą. Natomiast jeżeli ktoś ogląda nas, ktoś, kto by chciał obronić no, dobre imię PZW, to śmiało zapraszam do debaty. To ta debata jest otwarta dla wszystkich. Ja bardzo bym też chciał widzieć no to zaangażowanie wśród ludzi, którzy chcą bronić PZW z tego względu, że no, ja bym chętnie też podjął się obrony PZW, bo to ma sens. To ma sens, jeżeli ktoś jest często nad wodą, naprawdę żyje tą wodą i powiedzmy, no jest w tygodniu dwa razy nad wodą, to faktycznie ma to sens, jeżeli tym bardziej ma koło nosa jakiś zbiornik, który jest obsługiwany przez PZW, a ma daleko na przykład do zbiornika komercyjnego. Bądź morza. Bądź morza, tak. Wreszcie masz jakiegoś porządnego. Wreszcie żeśmy upolowali coś konkretnego. Coś większy zwierz. Dawaj, zobaczymy go. Ładnie! Ale słuchajcie, jak my i takie wypuszczamy, to tak jak widzieliście wcześniej, zamaczam kamerkę i widać, że one się same wypinają, robią odłączki i jest dobrze. Jest dobrze, o to chodzi, słuchajcie. Chodzi o to za zabawę. My nie musimy ich przykładać do miarki, żeby była jasność, nie? To jest. I tak zabawa jest. No. Liczy się zabawa. Brawo. Na mnie też PZW nie jest jakimś tam problemem. Bardziej skłaniałoby mnie do tego, żeby coś robić nad tą wodą. Tak jak na niektórych kanałach jest pokazane, jak PZW zarybia i ile z tych ryb przeżywa, no to jest to słabe po prostu. No, zarybiamy czymś na wiosnę, szczupakiem na przykład wiosennym zamiast jesiennym. No, gdzie tego nie ma? No, wybija to po prostu starsza ryba. No i przeżywalność jest dużo niższa. A na komercji, no wiadomo, nie każdemu się chce jechać po opłaceniu PZW, nie każdemu chce się jechać dodatkowo jeszcze płacić za to, żeby połowić rybę. Gdzie ta ryba jest? No szanujemy ją tak samo jak na wodzie PZW. Także ja jestem bardziej ku temu tylko dlatego, że jak jadę, to wiem, że coś złowię, a niekoniecznie zabieram tak, jak żeście to widzieli. No jadę łapać sportowo. Łapię po to, żeby inni też mogli złapać później rybę i się cieszyć tą rybą, że jest coś, na co no wszyscy chcemy zapolować, nie?
No tutaj po tym, co to Łukasz mówił, to można by było taką hipotezę dać, że na wodach PZW to dużo jest wędkarzy, którzy zabierają te ryby. Mięsiarze tak zwani, nie? No nie chciałem tego tak nazwać. Natomiast tutaj na tej wodzie komercyjnej, pomimo tego, że my możemy zabierać, zobaczcie, te ryby. Nie robimy tego po to, żeby po prostu jechać, porzucać kijem i nic z tego dnia nie mieć. Bo wiadomo, każdego cieszy, że złapał rybę, każdy ma jakiś tam swój cel. Każdy jakiś tam rekord też próbuje sobie złowić. Dla wszystkich wędkarzy takim wyznacznikiem głównym jest szczupak metrowy. Ale jeżeli będziemy zabierać takie po 50, po 60 cm ryby, no to wiadomo, no nie ma szans, żeby taka ryba dorosła 100 cm, no bo no skąd? Jak zabierzemy wszystko, no to zostaną nam tylko same takie malutkie, niewymiarowe okazy, a nie na to jeździmy, żeby to upolować. Na wodzie PZW nie zdarzyło mi się, żebym trafił taką dużą rybę. Na komercji jak najbardziej. Jakby ktoś powiedział, że krótkie to są te nasze rybki, to ja wam powiem, złapcie tyle sztuk. My tutaj jesteśmy od kilku godzin. Co chwilę wyciągamy ryby. Słuchajcie, powiem szczerze, trochę nudno już i ja bym już chciał jechać do domu. Nie no, żartuj. Nic się nie dzieje, rozumiem. No, tak. Cały czas słuchajcie coś. Oczywiście słuchajcie, wszystkie rybki wracają do wody. Choć tak jak słyszeliście, moglibyśmy je zabrać. Natomiast po pierwsze, no to są małe rybki, nie? Choć duże też były. Natomiast nie po to jeździmy na ryby, żeby je zabierać. Ja już się tutaj śmiałem, że idą święta, nie? No to co? To po wyprawie do Rybnego, nie? Bye bye. No dobra, ale trzeba byłoby spytać. Jak to jest z tymi rybami na komercyjnych łowiskach? Płacimy coś dodatkowo za te ryby? Bo na przykład jak sobie jedziemy na jakieś łowisko koło Słupska, tak mówiłeś? No tak, no. Ja. To się płaci za różne metody, czy to spinning, czy grunt, różny, jest po prostu cennik, nie? Natomiast jak chcesz sobie ryby zabrać, jak to wygląda? Jest to ogólnie też na cenniku, na tej budce, gdzie wykupujemy pozwolenie na łowienie, w zależności od metody, jest wypisany każdy gatunek ryby dostępny na łowisku i stosunkowo do niego jest podany cennik za kilogram ryby. Także jeżeli marzy nam się pojechać i złapać jakąś rybę świeżą, możemy pojechać właśnie na komercję, opłacić to tam kwotą przykładowo 20 zł, no i po złapaniu ryby, którą chcieliśmy upolować, możemy ją zabrać i zapłacimy po prostu za każdy kilogram tam odpowiednio do cennika, który jest widoczny. No i to jest fajna sprawa moim zdaniem, ponieważ no, dużo z wędkarzy ma taką tendencję, że jak skoro zapłacił dwie dychy, to za dwie dychy musi nałowić tych ryb, żeby to mu się opłacało, żeby mu się stan w lodówce zgadzał, nie? Natomiast w momencie, kiedy my płacimy osobno za wędkowanie, osobno za wyniesione ryby, to jest zupełnie inna sprawa, znowu było branie. Dobra, i tak jest na większości takich komercyjnych łowisk? Nie, to jest różnie. To w zależności od tego, jak gospodarz po prostu gospodaruje wodą, bo na przykład są łowiska, gdzie można po prostu tylko zapłacić i tak jak tutaj możesz wjechać sobie na wodę, zładować swój sprzęt i możesz zabrać dowolną rybę. Nie, inny. Złota rybka, jak ja to mówię. jezioro komercyjne, nie? Dobra, słuchajcie, nie będziemy was męczyć tym, bo tutaj w zasadzie jest ryba za rybą. No jest to no, komercyjne łowisko, nawet chyba nie, co? Bardziej takie prywatne, co? Bardziej prywatne, no. No, bardziej prywatne łowisko, więc słuchajcie, no tak to wygląda na takim właśnie prywatnym, czy tam komercyjnym łowisku. Po prostu jest ryba. Zaczynamy nową serię, w której będziemy też może nie pokazywać tego typu miejscówki, bo tak jak wiecie, mamy serię miejscówki morskie. Morskie miejscówki, także no dlatego ten film się nie zalicza do tej serii, no bo my nie chcemy promować też do końca tych takich łowisk komercyjnych, bo to nie o to chodzi. Natomiast zapraszam do debaty odnośnie PZW, przyszłości tej PZW, co byście ewentualnie zmienili, no bo psioczyć to każdy może, natomiast jakbyśmy mieli zakasać rękawy i coś zrobić, to co? No i będzie też debata fajna na ten temat. Trzymajcie się, cześć!